Siemka, siemka. Hejka. Dzisiaj jesteśmy na zawodach spinningowych na Tarnowskim Sadzie. Już jestem po paru rzutach i przed chwilą przynętę mnie odprowadził dosyć spory szczupak, ale niestety jej finalnie nie... Znaczy zaatakował, ale no nie trafił, więc nie udało się go wyjąć. Zobaczymy, co przyniesie dalej dzień. No i co? I rzucam. Kurczę, taki mały nie był. No szkoda. Wycieczkę bym miała. No dobrze, rzucaj, próbuj, zobaczymy, postaramy się nagrać. Już? Tak. Jest pierwsza rybka dzisiaj wyciągnięta, niestety nie liczy się, bo ma 47 cm. 8 chyba, no ale zabrakło, no. Tak czy tak. Szczupaczek na okoniówkę, taki mały, waleczny. Ale coś się zadziało, wcześniej branie nieudane, no, jakiś okonek spięty. Branie okonia, ale niestety nie udało się, więc... Dobra, wracaj, wrzucaj do wody. No tu jest dużo takich, także... Zaraz go zmierzymy, zobaczymy. O, to też będzie mniejszy, mi się wydaje. Jest położę. Kolejny szczupak. Super. Mam mniejszą przynętę pod okonia i znowu mam szczupaka, ja nie wiem. Ale chyba 50 nie będzie. Okej, okay, uważaj, by nie uciekł i zmierzymy. 45 cm. No, tak jak mówiłam, 45, czyli troszeczkę mniejszy od poprzedniego. Już chcę płynąć dalej, więc wypuszczam go. Niech leci szybciej. Ładne kolorki. O! Wyskoczył w lecie. Piona. Co, spokój na razie. Teraz spokój, pomimo tych dwóch małych. No coś tam widać na wodzie, że się dzieje cały czas. Pogoda dopisuje, ładna jesienna aura. Sad jak pięknie wygląda, jaki czerwono, pomarańczowy. To prawda. No i fajnie, że ogólnie coś się podziało już, więc... Kontakt był, rybki były, ręka rybą śmierdzi. Jeszcze troszkę czasu, także... Tak, chciałabym okonia jakiegoś złowić dzisiaj. Tak dawno się z nim nie widziałam. No, zobaczymy. Powodzenia. Dzięki. Pierwszy rzut na drugi obok stanowisku jest szczupak i to chyba wymiarowy. Super. Już ci daję matę? Tak. No. Jezu, na razie w końcu. Ale znowu na okoniową przynętę. Rzucałam przed chwilą grubszą przynętą. To nie. Mamy 50. 53 cm jest w końcu wymiarowy szczupaczek. Pierwszy rzut w nowym miejscu. No i jest taki ładny obciskus. Zabawa jest to najważniejsze. Dokładnie. Ej, idzie. Super. Zadowolona? No pewnie, że tak. Idę dalej. Mamy to. Takie maleństwo tym razem. Taki maluszek, szczupaczek. Kombinereczki. Tak, poproszę. Możesz? I tak sobie spacerujemy, szukamy rybki. Wcześniej przed chwilką maluszek, teraz już kolejne stanowisko. Szukam ich, szukam. Jedną przynętę dopiero zerwałam, więc dużych strat nie ma. Niektórzy zawodnicy już mają bardzo ładny wynik. Jula jak na razie z jedną rybką wymiarową, ale... Ale chociaż się pobawiłam. Jest zabawa, także najważniejsze.
coś się dzieje, także dokładnie. Super. Troszeczkę pada, ale i tak pogoda nie jest zła jak na tą porę roku. Spinningowo super. Dokładnie. Zobaczymy. Pan Dariusz łowi rybki. Tutaj stoi Jula. I kiepsko. Dzisiaj mam niepart, dopiero druga ryba. Dopiero druga ryba. Mam nadzieję, że ją wyjmę. Ale walczy ładnie. Szczupak widać. Jest taki 60. Mówisz? Jak wymiarowy to najważniejsze. A nie, no faktycznie ładny. No, super. Kawał miecha. Jest 70 chyba. Jest 70. 70 myślę. Oj kurczę. Oj. Nie naprawdę. Dzięki. Spoko. Super. Spokój na wodzie, zmiana stanowiska na numer 1, bo to jest nasz sektor jeszcze. W tamtym roku tutaj sporo koni można było złowić, więc może dzisiaj jakieś się uda to wydłubać. Zobaczymy. Sąsiedzi i inni zawodnicy coś tam połowili, tak jak widzieliście. Także fajna rybka. No, ładnego tego szczupaczka wyciągnął. No trzeba popróbować, zobaczymy. Nawet ciepło się zrobiło, kawałek spacerku, kurtka no, ciepła i ciepło tak. Mi się zrobiło. Nie no, pogoda jest naprawdę super. Popadało też trochę, no to w sumie ten drapieżnik się uaktywnił. Ogólnie dzisiaj chyba tylko dwie osoby nic nie złowiły jak na razie, więc tak dosyć dobry dzień jest po drapieżniku. Jeszcze sporo czasu, także. A, najważniejsze, że już kontakt z rybką był. Można sobie tu pobawić trochę. Okej, no to próbuj. Sektor C. Jedliśmy sobie żurek i próbuję łowić dalej. Jak na razie średnio idzie. Żadne okonki dzisiaj nie współpracują. Od rana trochę więcej się u mnie działo. No ale cały czas mam nadzieję, że jeszcze się trochę pobawię dzisiaj. Zobaczymy. I tak fajny dzień. Trzeba próbować dalej. Ewidentnie szczupaki dzisiaj królują na całej wodzie. Ciężko się dobrać do koni, naprawdę. Jednego miałam, jeszcze mi spadł wcześniej.
Super. Udało się. No, ładny garbusik, super. I mam szczupaczkę. Ekstra. No. Piękne okonie, piękne dziewczyny. Tarnowski sad, zapraszamy. No, okonki to są kochane rybki. Nie trzeba się z nimi aż sobie męczyć. Dawaj na miarkę. Dobra, zdjęcie jest, miarka jest, wraca do wody. Wypuszczaj i od razu dawaj szczupaka do mierzenia. Ten to jest w ogóle. Ale się cieszę, że na tego konia się do nas przyjdzie. Szczupaczki mi tyle radości dają. I to wody odpalamy po koniu. Odpilku się. W złym miejscu tą matę mamy, się powiem. Jest. Super. 52 cm. To co, pokażesz go zdjęcie? Nie wiem, co mam z tymi włosami. Spadł. Kurde, no szkoda. Ale od razu zapadł praktycznie. Było. No i dzisiaj wszystko ogólnie w większości na takie zielone gumki. Nie widać gumki. Dobra, rzucaj. Rzucam. Ale widać od razu, że jestem zadowolona po tym okonie, nie? A okoń szczupak kolejny, super. No. Teraz branie kolejne. Mega. Próbuję cały czas. Przed chwilą miałam dwie rybki jakieś na kiju, ale niestety zeszły. Może też mój błąd, że trochę za słabo je zacinam, a to jest kij okoniowy, jest bardzo delikatny. Więc może coś w tym jest. Ale jest ten kontakt, jest fajnie. Pogoda dopisuje, nie pada. Próbuj i łów. Próbuję. Stanowisko 32 teraz. Jeszcze 5 minut w tym sektorze i na drugą stronę śmigamy. Sędzia, po drugiej stronie. Koniec baterii. Łowisko Tarnowski Sad. Tutaj takie zwierzątka. Cześć! 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 Cześć, cześć, cześć! No jest walka. Pomoże? Nie. Nie mogę, żeby nie było, że ktoś ten, ale jest. Ale metruwa. Ale metruwa. Ale grubas. Jak? Nie mogę podnieść. Dobra.
Yeah. No i super. Ważne, że się udało. No teraz. I co, jaki wynik? 90. Super. A wagowo też już fajna ryba. O, zdrowiutka strasznie. Tylko taka bardzo czerwona, dziwna. Ostatni sektor, ostatnia godzina. Jeden niewymiarowy szczupak, 48. Nawet nie nagrany. Pierwszy mój rzut na nowym stanowisku, przeszłam przez połowę łowiska, no widziałam szczupaczek, ale super. No i niewymiarowy. No i na razie spokój. Tak. Tą rybkę, co widzieliście, to 90. Także kawał ryby. Super. Teraz czas, żeby Jula takiego złowiła. Sądzi, że ja się bardziej będę zastanawiać. Próbuj. Zobaczymy jeszcze 50 minut w sumie, także... Dokładnie. Ważne, że i tak fajnie rybki, coś tam się podziało, także super. Jest pasiaczek. Garbusik. Kolejny. Dzisiaj piękny. Jednak nie lubię, nie obraziłeś się. Super. No. 28 cm. Kolejny ogonek dzisiaj. Udało się. Nie. To zdjęcie? No nagrywamy. Zdjęcie. Także zadowolona, tak? Tak, bardzo. To co, fotka i... I wypuszczamy. Mamy zdjęcie, wypuszczamy. Piona. Ostatnie 5 minut. Zmiana miejsca, jesteśmy pod amboną. Miałam rybkę jeszcze przed chwilą, ale... No niestety, pod nogami uderzył i od razu spadł. Prawdopodobnie okonek to był tym razem. Ostatnie minuty walki. Jadę. Moi drodzy, no dzisiaj wynik, że tak powiem, godny podziwu. Najeździłem się troszeczkę z tym mierzeniem, ale cieszę się bardzo. 15 uczestników, wszyscy złowili jakąś rybę. Także wielkie gratulacje dla Was. Łącznie udało Wam się złowić w centymetrach. 44 metry 79 cm. Wow. Na 15 osób jest to bardzo fajny wynik. Big Fishem okazała się być ryba, 90-centymetrowy szczupak. Szczęśliwym łowcą jest kolega Bartosz Danilewicz. Brawo! Zapraszam po nagrodę. W kopercie znajduje się tam zezwolenie do wykorzystania. Moje gratulacje. 15 miejsce z wynikiem 50 cm. Urbański Krzysztof. 108 cm. Miejsce 14. Szymon Wojtkowiak. Na miejscu 13 z wynikiem 163 cm Julia Grzyb. Z wynikiem 227 cm na 12 miejscu Mateusz Wiewióra. Na miejscu 11 Starzyński Damian z wynikiem 259. Na miejscu 10 Damian Gołębiewski z wynikiem 268. Na miejscu 9 Sławomir Wiśniewski z wynikiem 268, tak samo. Z tym, że kolega Sławomir złowił szczupaka 83 cm, czyli największego, niż kolega Damian, który miał 74 cm, dlatego też te miejsce 9. Na miejscu 8 Robert Helwing 298. Na miejscu 7 z wynikiem 332 cm Bocer Fabian. Siódme miejsce. Z wynikiem 343
Zbyszek Nowak, 6 miejsce. Na miejscu 5 Dawid Giziński z wynikiem 368. Miejsce 4 z wynikiem 387 Bartosz Michalski. Kurwa, najgorszy. No i zaczynamy podium. 410 cm. Bartosz Danielewicz. Ten ostatni, nie? Ten ostatni. W ostatniej minucie. Moje gratulacje. Nagroda i na miejscu 2 z wynikiem 467 cm Dariusz Berdy, zapraszam. Jednak. Początek był kiepski, ale widzisz koniec. Chodził, po tej siatki szukał, mówi o to na szczęście. Nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Dokładnie. Znowu ten. Gratuluję. I na miejscu 1 z wynikiem 531 cm kolega Leszek Nowak. Niestety go nie ma, tak powiem, sprawy wyższe. Tam, na początku. Tak. Te pierwsze minuty, które gdzieś tam dałem mu. Ile miał? Karmiony miał? 531 cm. Po karpiarzach wszedł. Także wyniki bardzo fajne. Wyniki bardzo fajne. Dziękuję bardzo za obecność. Mam nadzieję, że zawody się podobały. Już 29 mamy drugi cykl zawodów ze sklepem Centrum Wędkarskim Poznań. Razem organizujemy te zawody, będą fajne nagrody, także osoby chętne zapraszam. Można sobie już dzisiaj, że tak powiem, rezerwację na wpis na zawody zrobić. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dzięki. Wow, będzie zakończenie. No nic, mamy już koniec zawodów. Tym razem udało mi się zdobyć 161 cm chyba. Byłam 13 na 15, więc no, rewelacji nie ma. Może mam parę rzeczy do poprawienia, zobaczymy. Na pewno przyjedziemy tu jeszcze na jakiś spinning, nie wiem czy na zawody. Damy radę się załapać, zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Ogólnie było bardzo dużo ryb złowionych, było około 40 parę metrów. Na wszystkich zawodników to jest super wynik, gdzie przypominam było nas tylko 15, więc rybka dzisiaj naprawdę dopisywała. Wszyscy się fajnie pobawili, była koleżeńska atmosfera, wesoło, więc to najważniejsze chyba. Pogoda też w miarę dopisała, co mogę tu jeszcze dodać. To chyba wszystko, więc dziękujemy Wam za oglądanie. No i co, do następnego wyjazdu. Hejka. Wszystko wszystkim, ale zapomniałam najważniejszego. Pozdrowić kolegę Gerdzia, także pozdrawiam. Kogo? Gerdzia.